Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Jak widzicie, jestem już z powrotem w węźle stołecznym. Mamy 4 paczki do doręczenia, zgarnę po drodze jeszcze więcej, ale to były tylko porzucone ładunki, które już tutaj zdeponowałem. Mamy tutaj jeszcze parę rzeczy takich jak właśnie najpierw dostarczył. Dobra. Ładunek, czy takie ładunki typu... Właśnie, buty, żywica, więc to wypadałoby tylko tam oddać. Buty bryży zostają, kryształy, kolejne buty. Nie są jakieś mega uszkodzone, więc możemy sobie to zostawić. Drabina. Można mieć dwie. Tutaj żywica, metale. Do tego. To miałem w sumie dać 10 dni, ale już dobra. Jak będzie. Oj, a czekaj, to będą mieli full już. To czekaj, moment. Dobra, weź to jednak. To jednak nie. Żeby nie przesadzić. Dobra, to najpierw może... zrealizujmy dostawę. Może podbijemy poziom i będziemy mogli dzięki temu właśnie... deponować więcej tych rzeczy. Dzięki za przesyłkę. Jesteś wcześniej niż myślałem. No, przez to, że jednocześnie wziąłem sobie coś innego, to mi 12 minut tutaj zeszło, ale na razie spokojnie zajęłoby mi to o wiele krócej. O, a dostałem, kurde, czyli czas, pewnie na tą czasówkę. Niestety jedna rzecz troszeczkę mnie irytuje, ponieważ kiedy chciałem iść do mułów, no to mnie napadli i nie wiedziałem, jak użyć splotu, żeby się przed nimi bronić. I obili mi mordę, dosyć mocno. I zajebali mi wszystko, co przy sobie miałem i chyba zniszczyli motor. Więc niestety jestem bez motoru. No, please, dajcie mi schemat, żeby zrobić ten motor, proszę. Dzięki, trzymaj się. Czekaj, chyba do garaż widziałem opcję w terminalu. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji. Dobra. Sam, mama mówi, że skończyła już swoją broń na wynurzonych. Jej prototypy są częścią kolejnej przesyłki. Chodzi o pomoc humanitarną dla węzła portowego. Węzeł portowy jest dość daleko od terytorium wynurzonych, ale broń powinna się przydać, jeśli jacyś się tam zabłąkają. Da też mieszkańcom możliwość obrony podczas wypraw poza granice miasta. Przesyłka zawiera też różnego rodzaju lekarstwa, także ludzkie nasienie i jajeczka. Próbki te mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności genetycznej. Pochodzą bowiem od osób spoza głównych siedlisk ludzkich. Wykorzystując właściwości temporalne Hiralium, możemy sprawić, że będą użyteczne tak długo, jak trzeba. Gdy już dostarczysz przesyłkę, podłącz Cupida. Kiedy to zrobisz, cały region zostanie włączony do sieci chiralnej. Następnie udasz się do węzła jeziornego. Tam również dostarczysz artykuły pierwszej potrzeby. Rzecz jasna, będziesz musiał przeprawić się przez jezioro. Szczegóły będą w drugim zleceniu, które przyjmiesz na miejscu. To będzie bez dwóch zdań twoja najdłuższa trasa. Postaraj się porządnie przygotować. No dobra. Obczajem, że sandałowiec mogę po prostu wziąć sobie jako ten. Z nim wybrany pojazd, głos pojazd. Kurde. A jest może w opcji stwórz sprzęt, stwórz ten? Nie, z tego sprzęt i narzędzia. Kurde. Jak mogę stworzyć motor? Pocznij w kwaterze, szafka, wspólna szafka. Nie, no kurde. Dobra, ten level, no nie wskoczył niestety finalnie, ale niewiele brakuje. Dobra, czyli te materiały będziemy sobie przenosili jeszcze, to zdeponujemy gdzieś indziej. Dobra, zobaczmy. Pilne, środki uspokajające, centrum dystrybucji, farma. No farmę sobie odpuszczę akurat, ale te dwa możemy wziąć, bo i tak ma to po drodze. 45 minut czas dostawy, a tutaj... Dobra, czyli tutaj po prostu się liczy zagarnięcie rzeczy. Poproszę. Okay. Przez te plecki. Automatycznie będzie ładunek. Dobra. Nie cofaj niczego. Zatwierdzę zmiany. Tak. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przesyłki. Limit czasu. No i teraz jeszcze ta druga akcja. Właśnie dla Sama.
50 kilo. No, do samego węzła. Ajajaj. Daleka trasa mnie czeka. Zawiera ciężki ładunek. Pierwsza może być trudność, którego przyjąć. No, niestety muszę. Bo nie mam... To worek do transfuzji z pobraną od ciebie krwią. Gdy go podłączysz, stopniowo uzupełni ubytki. Okej. Sam to nasz pierwszy prototyp broni przeciwko wynurzonym. Musiałam kombinować z tym, co było pod ręką, więc to właściwie zmodyfikowany granat. Tak to wszystko działa. Przynajmniej w teorii. Nie robiliśmy jeszcze testów w terenie. Kto wie, może zostaniesz pierwszym pogromcą wynurzonych. To by było coś. I jeszcze jedno. Nie zapominaj, że te cacka wysysają z ciebie krew. Jeśli przedobrzysz, nabawisz się anemii. Okej. Oho, już jestem przeciążony. To grubo. Dobra, to tak, w takim razie to spray, tylko... A, tak to zużyte, nie są to zużyte, dobra. Hematogranat. Dobra, mam 5 sztuk, więc zostawiamy to też. Tej spray naprawczy, ten jeden nie zostanie. Worek z krwią jest chyba częścią zlecenia, więc to muszę mieć. Ten spray też mogę zostawić. Przecież nie, ten jeden niech zostanie akurat ze mną. Buty niech zostają. Dobra, i to do szafki. No i dobra, od razu się zrobiłem trochę lżej. Rozbiór ładunek też z automatu, żeby lepiej się chodziło. No i dobra. Skoro nie mogę teraz tego wszystkiego przetworzyć, no to przetworzę to kiedy indziej. Nie, cofaj zmian, tylko zatwierdź zmian. Tak. Dobra, to zmiany. O boj. Sam, co powiesz na eksperyment z hematogranatami? Warto się temu przyjrzeć. Mamy zlecenia. Okej, jak rozumiem, odnośnie tych granatów, co nie? Dobra, kurde, jolo. Zobaczę, czy mogę coś z tego wyciągnąć. No, balans, balans. Okej, co tu jeszcze jest? Test sprzętu. Idź tu, a potem idź tam. Dobra. Niech będzie. Kurde, ile tego? Na szczęście daleko nie mamy. Zlecenie przydzielone. Ale no, kurde, prawie full. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Dobra, czyli tak. Jako, że najpierw mam pilną rzecz. Dobra, to jest. Dobra, w sumie to jest po drodze, więc można by to ogarnąć. Ale nie, chyba najpierw tą też czasówkę zrobię tu, a potem się przeniosę do tego. Chociaż. To jest ten wieczny dylemat, gdzie iść najpierw. Ty właśnie! Przecież tutaj są pojazdy! Może będę w stanie teraz coś stąd zgarnąć. Mam nadzieję. Bo nie powiem, taka ciężarówka byłaby naprawdę bueno. Co, mogę teraz na przykład użyć pojazdu? No już! Stój, nie? Nie, zablokowane. No ja pierdzielę, ludzie, to po co to stoi? Było blisko. Zrobić nadzieję? Czy nie ukryłem, pewnie później będę mógł korzystać z takich pojazdów, nie? No ale... Trochę to boi, że nie mogę tego robić teraz. Wygląda na to, że masz jeszcze trochę zleceń. Pamiętaj, po dotarciu do węzła portowego czeka cię przeprawa przez jezioro. Dostarcz więc wcześniej wszystkie pilne przesyłki. Spójrz na mapę i opracuj najlepszy sposób na dotarcie do wszystkich lokalizacji. Ajajaj.
Jestem naprawdę zawiedziony, że nie mogę teraz pojazdu sobie wziąć, nie? Dobra, dziduj w takim razie. To się będzie zająć teraz wymierzonymi. Ale nie wiem, osobiście to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Kopca. W każdym miejscu, w którym odpoczywasz lub odpoczywasz innej gracie, pojawia się hologram kopca. Odpoczynek policzy kopca, przypisze do swojej zewnętrznej samy, więc jak to się miejsce, większy staje się kopiec. Okej. Okay. Gdzie ten kopiec wyhaczyło, że mi się pojawia taki moment? Sam. Doom staje ci moc niedostępną dla większości śmiertelników. Ale nie zapominaj, że jesteś teraz członkiem Bridges. Mamy w swoich szeregach ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, którzy zawsze chętnie udzielą ci pomocy. Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wystarczy, że dasz nam znać. Rozumiesz? Dobrze. Panie, że nie czekam na potwierdzenie, tylko kurde jak Nick Fury, rozumiesz? Dobrze, no to zapierdalaj. Dobra, tutaj jest przy skrzynce. Dobra, oznacz sobie to miejsce, żeby to widzieć chociaż. No, po prostu jestem jeszcze chwilowo za daleko, żeby mi to pokazywało. Ale co, powoli do przodu, nie? Dajesz sam, biegnij. Temporalny. Okej. Okay. Jakiej drogi. Tylko żadnej drogi jeszcze nie postawiłem. Chyba, że za drogę ktoś liczy moc, to ma to sam. Bo już tego nie będzie teraz wracał po ten kryształ. No. Ale wydaje mi się, że jak jest temporal, to z bomby są też wymierzenia. Okej, nie wiem za co mi to wpadło, nie, ale... Będzie. Dobra, nie wiem czemu wpadłem na glebę, skoro zgarnąłem sobie te, czy zgarnąłem. Dobra, użyj granatu. Dobra. Granat tutaj. Granat ręczny przeznaczony do walki z wynurzonymi. Jeśli nie podepniesz worka z krwią, granat pobierze krew z ciała sam. No worek z krwią mamy, więc... Tu może być... Dobra, mogę to pominąć? Nie, bo to jest bezpośrednio. Dobra. To jest ciekawe, że jak się skradam, tak by nie mam w ogóle tych problemów z tym, nie? Nie mam tych problemów z równowagą. No ale, dobra, w sumie z jednej strony ma to nawet sens. Tutaj stawię na zachód od węzła. O, to mam akurat po drodze, żeby mógł to wziąć. To. I tutaj gdzieś... O właśnie, tutaj są kryształy. Myślę. Gdzieś w tym kierunku będzie wynurzony. Thank you.
strzelić tu mam, tak? Sam, wykryliśmy fluktuację lokalnego stężenia Hiragu. Zaraz, załatwiłeś wynurzonego. Dobra robota, brawo. Okej, okay, proszę, i zdobyłem za niego kryształy. Mało gorzej. Spoko. Dobra, to warto wiedzieć, że mamy teraz broń przeciwko wynurzonym. Ciekawe, jak się te pozostałe granaty by spisywały. Dobra, i teraz po prostu idę w tym kierunku. Dobra, tu jest widować. Od czego mogę się bronić? Balans, balans, balans. O nie! Jesus! Już, odejdź ode mnie. Kurde, wszyscy, że jestem ciemny, uwaga, teraz zdążyłem strzelić granatę. O, on! Okej, no i mamy spokój. Tyle dobrego. Pani proszę. 10 minut czasu mi to zajmuje póki co, no ale to akurat przez to, że jeszcze z wynurzonymi się bawiłem. Dobra, trzeba będzie zrzucić te paczki i je naprawić sprayem, jeśli dojdziemy na miejsce. Ale tym się będę martwił dopiero na przejściu. O, tutaj gdy jakoś most chcę dupnąć. W sumie nie takie złe miejsce na most, muszę być szczery. To jak jestem obok, to mogę w sumie zrzucić kryształy. O, metale też, dobra, no to bierzemy. W takim razie dodaj metale i dodaj kryształy. Pięknie. Pomijamy oczywiście. No i ładnie. My dostajemy trochę lajków, a Jule przy okazji przyjdzie trochę do upgrade'u tego mostu. Nie w niewielkim stopniu po prawdzie, ale zawsze. Bo szczerze, bym wyciągnął materiały stąd i bym tutaj wsadził, bo to jest naprawdę dobre miejsce na most.
No, balans, balans, balans. Było blisko. Ej, co jest? No, Jezu! Możesz, kurwa. Nie wierzę po prostu. Dobra, moment. Maniera. Dobra. Sporo je wydoiłem. Ej, co jest? Mam kondychę na prawie fulla, kurde, mi tak szybko to spadło. Czemu? Ja nie zerwąca rzeka. Zobacz mnie tyczy. Zobaczmy to wszystko. No, Jezus! Nie, ej, ja aż ciekawości muszę zobaczyć, nie? Jak to wygląda? Uszkodzenia, no niestety duże. Dlatego w tej jednej rzeczy, która jest wymagana, by jej najlepiej nie uszkodzić. Reaguję przez ten temporal, kurde, czemu tak długo trwa? Mam wrażenie, że wcześniejsze trwa trochę krócej. Ja pierdolę, o wilku mowa, nie? Mówisz, że trwa za długo, to akurat się skończy. No, problem jest taki akurat, że tutaj to nie jest taka duża plaskuna, więc tu nie mogę ani odpocząć, ani ten. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodzi. Używaj to wody. To broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dobra. Spokojnie. Czy będę to oznaczone teraz też tutaj w systemie... Nie, nie w systemie. W ładunku. To jest co? Portowy. Centrum dystrybucji na zachód. To jest chyba tutaj, co nie? Ja. Dobra, więc... Te dwa. Rozładuj. Dobra, teraz... A, jeszcze środki uspokajające, dobra. Czekajcie, coś jeszcze tam było niżej. Nie system. Ładunek i tutaj. Środki uspokajające. Zapasy to jest do portowego. To jest też na zachód. Dobra, to jest akurat nieważne. I zapasy też na potem. Ok. I odznaczyło mi to. Dobra, jeszcze raz. Środki też. Proszę mi tu rozłożyć. Ale tak, zoptymalizuj od razu. Tu jeden środek, drugi środek. Zdejmij. Dobra. Teraz tak, tutaj troszeczkę się cofnąć i spray poproszę.
Dobra, no i akurat użyliśmy cały. Nie? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ej, bo teraz się kurde zapędzę i kurde nie tam gdzie trzeba. Tutaj proszę. Terminal. Teraz tak, najpierw zrealizujemy dostawę porzuconych ładunków. Wypełniamy. Dzięki. Też. Bardziej. I teraz ta czasówka. Jestem ciekaw, czy znowu będzie ocena A, czy może już będzie gorszy niż B. Bo już kurde, 1/3 czasu mi tak naprawdę zeszło. Dobra, pomijamy to. Jak dobrze, że tu jest. Tak pewnie jest chyba fabularne, więc wolać. Zobaczmy. B, tak jak sądziłem, dobra. No okej, okay. Ważne, że dostarczamy. Szeroki drogi, Sam. Uważaj na siebie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Jaki ten to się teraz tak trzyma? Znajdziesz w terminalu dostaw. Dobra, przetwórz i zużyty spray chcę przetworzyć. Granaty sobie może lepiej zostawmy. Spray naprawcze do pojemników to są dobre. Okej, okay, kryształy mogę też tutaj zrzucić, tylko właśnie kryształy najlepiej zrzucić osobno. Dobra. Przetwarzamy. No i kryształy. Zrzućmy ile się da. I zatwierdzamy. No i sobie nie będzie tej animacji z kryształami, jak którą liczyłem. No. Dobra, czy mamy coś dalej? Do farmy wiatrowej? Okej, okay, to jest dalej to samo, więc za to podziękuję. Odbierz materiał. Właśnie, to bym chciał zrobić, żeby ogarnąć sobie od razu ten most tutaj. 800 metali już potrzebnych. Okej. Okay. Zabieramy to. A, tylko właśnie. Ja nie będę miał na tyle tego. Chociaż w sumie, czekaj, nie będę miał na tyle, żeby mieć od razu dużą paczkę, ale może będę w stanie wziąć 4 na przykład po 200. Zatwierdź. Bo wagowo jest tyle samo, ale możemy to lepiej rozłożyć. Na razie wszystko na plecy. Też. Ale to już w ręce musi iść. I rozwój ładunek. Dobra. Metale zabieramy. Okej, okay, granat. Dobra, muszę zwolić na tyle, żeby było poniżej tego. Granaty bym stąd pozabierał. Dobra, drabina niech zostanie. Buty niech zostają. To niewiele waży. No, niestety dalej jestem przeciążony. Okay, jak to będzie wyglądało? Strasznie źle. No ale dobra, nie ma temporalu, to się tam jakoś doczłapię. What the fuck? Czy to jest ten motor, który tu przyjechałem, spuścili w pierdol i porzucili go w tym miejscu? Po chuj! Kurde, czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Nie ma bata, teraz nie będę na przednie. Chociaż nie powiem, przydałby się ten motor. W dalszej jeździe, więc pewnie poza nagraniem się po niego udam. Ale to dopiero poza nagraniem. Ty nie ma jeszcze. Tak, tak. Kurde, sporo tutaj do tego pana Ludensa. O, centrum dystrybucji. Oj, to jest ta kostka, którą chciałem, żebyśmy zgarnęli. Jasne. Oj, proszę. O, balans, balans, balans. No! Nie no, bez jaj. Patrz, źle się. Jeśli mi powiedzieć, że się potknąłem, kurde, o ten kryształ. To się będę śmiał. Nie
No Jezus! Irytujące, że to nawet nie jest trudne, takie chodzenie z tym. Tylko jest irytujące, jakby na przykład klikanie tego, żeby to faktycznie ciągle łapało. No bez jaj. Dobra. Zrzućmy coś z siebie w takim razie. Mogę te metale. Rozładuj. Znaczy niby kostka, to wygląda jak kurde zapas pali. A nie, dobra, wróci, jednak jest kostka faktycznie, okej. Okay. Nieważne. Mamy dinozaura, to akurat do tego ziomka. Nam się to niestety nie przyda póki co. Co jest tutaj? Produkty dziecięce do węzła stołecznego. Okej. Okay. No niestety mi się to nie przyda aktualnie. I wręcz jest to zbędne, bo niestety dopóki do portowego węzła nie zawitam, chociaż chcę to zrobić z tamtym właśnie motorkiem, no to nie ma sensu niestety iść w innym kierunku. No, w cudzysłowie nie ma gdzie iść, bo w praktyce mógłbym na spokojnie jeszcze paręnaście tych zetów wykonywać. Tylko, że wolę sobie to chyba na razie odpuścić. Potem, jak już wiecie, chyba bardziej zabrniemy w fabułę, odblokujemy może możliwość tworzenia tych motorów, że mógł sobie co chwilę tak coś craftować, no to wtedy będę mógł właśnie się tym inwestycjami pobawić, a być może będę mógł też więcej rzeczy w ogóle przy sobie nosić. Z tym, że sam w sumie nosiłem, wiecie, chyba 300 kilo łącznie. 200-250 kilo nosiłem, kurde, na plecach. Znaczy na plecach, na tym motorze, tylko oczywiście już idiota kompletnie go straciłem. Zły stan obuwia, zalecana wymiana. Co ty nie powiesz? No dobra, w sumie... Nie to. O, przecież nie, właśnie, czekaj. Nie muszę nic tutaj robić w ogóle. Przecież jak odpocznę, to mi chyba z bomby dostanę nowe obuwie. Aktywuj terminal. Teraz tak, najpierw dostarcz porzucony ładunek. Legenda! Chcesz, żeby inni poczuli. Okej. A co inni? To jest chłopiec twoje, nie? Sam prosiłeś w wiadomości, żebym ci to przyniósł. A właśnie, w tym wejdzie, gdzie zaczynałem, to gościu mi czapkę dał jako prezent. Za któryś level. A to jest tam okularki. Spoko. Okulary Gordon. Spoko. Na razie. Ale to jeszcze nie koniec, mamy tutaj jeszcze jedną rzecz do zrealizowania. Przetwórz, wykonaj za... Nie... O. A dobra, okej, okay, mam kryształy. Okej. Okay. Może będzie taka scenka akurat. Tak, będzie. Patrz, jak to zajebiście wygląda. Już wróciłeś? Ach, dobra robota. Naprawdę cenimy twoją rzetelność. Na razie. No i teraz dostarczamy te dwie rzeczy, które mieliśmy tutaj dostarczyć. Czyli te prototypy stabilizatorów. Mam nadzieję, że jakoś mega się nie zniszczyły. Pomijamy. Dostawa jest w idealnym stanie. Pięknie, to chciałem usłyszeć. O proszę, w ogóle się nie uszkodziły. To jeszcze lepiej. Na razie. Czyli chyba tylko pojemniki były lekko uszkodzone. Dobra, ale wiadomo. Dostępne nowe zlecenie. Pojemniki nie są aż tak ważne. Więcej informacji znajdziesz w terminie.
Dobra, czemu tutaj coś przetworzyć? Tak patrzę, to nie, ale na pewno mógłbym coś nieco zrzucić do wspólnej czy prywatnej. Może do prywatnej. W prywatnej szafce możesz trzymać ładunki i nie tylko. Wow, no dzięki. Okej, okay, mamy te biogranaty. Dobra, to zróbmy tak. Te trzy worki z krwią wrzucimy do tej. Buty za chwilę zajmiemy nowe, więc to może zostać. Drabina może zostać. Jeden spray wrzucimy, jeden granat. Mamy dwa granaty ponad limit, więc możemy je dać. Mamy te cztery jeszcze. Nie spodziewam się wynurzonych póki co, więc możemy je zostawić. To jest już w tej prywatnej szafce, więc na razie to wszystko do szafki. I z szafki bym wyciągnął tak. Tutaj amunicja 2. Dobra, weźmy sobie jedną sztukę. Te 0. Jedynkę też jedną sztukę. I jedną sztukę dwójki. No i dobra. Zobaczymy, jak to będzie miało efekt na wynurzonych, jeśli jakiś spotkamy. Na póki co. Dobra, tutaj worek z krwią. O, to ciekawe. Żywica i kryształy chiralne, żeby stworzyć coś, co zawiera moją krew. Intrygujące. Dobra, odpocznijmy w kwaterze. Muszę zobaczyć, kiedy będę mógł sobie tworzyć pojazdy. Ale jak mówiłem, na razie to po pojazd będę chciał się przejść. Dobra, to pomijałem, bo to jest tylko cutscenka. O, jest, dobra, naprawiło się. Ładnie. Czyli okej, jak rozumiem, teraz jednocześnie jak odpocząłem w jakiejkolwiek kwaterze, to od razu będzie nam też ciągnęło jeden worek z krwią. Dziękujemy za hojny dar. Okej. Dobra, no to teraz tylko ogarnę sama, żeby się przygotować do przejścia właśnie do naszego motora. Choć jak mówiłem, po motor udam się poza nagraniem, a na początku kolejnego odcinka spróbujemy nim dojechać. Chociaż może przywitam się już z wami, jak będę jechał do tego węzła, ale wiecie o co chodzi, nie? Użyjemy motorka, żeby dojechać sobie do węzła tego portowego. Tak więc ode mnie póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!